No i nasz stały gość Jacek Murański. Dzień dobry, panie Dzień Jacku. dobry, dzień dobry. Dawno pana nie widziałem, panie Tomaszu. Jesteśmy w klubie częstym gościem, bo na przestrzeni krótkiego czasu jestem kolejny raz tutaj. No i muszę przyznać, że to, co zobaczyłem we współpracy z Michałem Wlazło, wcześniej z Robertem Maruszakiem, a dzisiaj akurat z Marcinem Wasilewskim, wygląda dużo lepiej niż wyglądało pierwszym razem, kiedy odwiedzałem. Pan też tak czuje, że przygotowania i pana forma idzie do góry? No ja czuję, że wracam do zdrowia, jakby do tych swoich właściwych ustawień. Tak, no i dzięki tym trzem wymienionym przez pana trenerom, no ta forma zwyżkuje. No i on, myślę, że już wkrótce będzie, może jeszcze nie optymalna, ale już będzie właściwa taka do wyjścia do klatki, do dania takiego krwawego widowiska. Krwawego w obie strony. Zapytam o to za chwilę, ale trenerzy mówią i chwalą pana, że jest pan bardzo zdyscyplinowany, że wykonuje pan dokładnie polecenia, nie dyskutuje, to jest według nich bardzo dobrze, bardzo dobra cecha. Pana zdaniem można z pana organizmu jeszcze i powiedzmy z warsztatu wykrzesać dużo więcej niż nawet to, co określają trenerzy, bo oni też gdzieś biorą pod uwagę, że pan skończył 53 lata, tak? Jeszcze nie skończyłem. W grudniu skończyłem. W grudniu, tak, ale powiedzmy jest pan już w tym okresie 52-3 lat i po 50, więc każdy zastanawia się, czy 50-letni zawodnik może jeszcze coś poprawić w swoim warsztacie, czy to jest tylko taki, jak to mówią, odgrzewany kotlet i nawiązanie do lat 20-30 w procencie formy 70-80%. No strasznie skomplikowane, bardzo, o algorytmy się pan oparł, strasznie skomplikowane pytanie, ale postaram się odpowiedzieć w ten sposób. Ja wszystko, co robię w życiu, czy to w działalności zawodowej, czy to w tej chwili, jeżeli postanowiłem wrócić do sportu walki, znaczy przy sportach walki jako takich, w sensie sportów nigdy nie byłem, ale do takiego czynnego uprawiania, nazwijmy to sportu, wszystko, co robię, staram się robić perfekcyjnie. Jak wejdę w politykę, to też będę to robił perfekcyjnie i będę się oddawał temu całym sobą. Może będzie najprostsza odpowiedź na pańskie pytanie. A co do ustawień, ja sobie tak to, faktycznie też sobie to tak o algorytmy oparłem. Jeżeli do najbliższej walki wejdę w 50% swojej wydolności sprzed lat, to będzie bardzo dobrze i wtedy nie widzę żadnych szans dla mojego najbliższego przeciwnika. A im dalej w las, tym więcej drzew, więc teraz będę podtrzymywał tę wydolność i właśnie w oparciu o ten sztab trenerski. Pana ocenie materiał genetyczny roczników, końca roczników 60., 70., a nawet 80. jest lepszy niż roczników już nowych 90.? A, to są najlepsze roczniki, tak. Takie mam przekonanie, tak, tak. Z czego to może wynikać, pana zdaniem? Mniej siedzenia przy komputerze? Może tak, ale jeszcze wcześniejsze roczniki, te, które były jeszcze bardziej zahartowane przez życie, były jeszcze mocniejsze. Więc no faktem, no moja konstatacja jest taka, że no niestety, no to gdzieś ta łatwość zdobywania, może nie tyle zdobywania właśnie, nieumiejętność zdobywania, tylko dawanie wszystkiego na tak zwanej złotej tacy spowodowało, że, no, że ta młodzież no, nie musi się starać, tak? A generalnie nam nie było łatwo, ale naszym dziadkom było jeszcze ciężej, w związku z tym na pewno byli zdecydowanie bardziej zahartowani i to też przekładało się na ich życie, tak? Na to, że trzeba było walczyć, zdobywać, no, to taka chęć przetrwania. Ale nie ma co ukrywać, że i sport, i medycyna, i wiedza, i też wiedza trenerów poszły do przodu. Czuję się to, że jest tutaj dużo jeszcze, powiedzmy, takiego materiału, którego wcześniej nie było, tak? Czyli ktoś panu nie powiedział, że należy uderzać tak, należy trenować tak, tutaj lżej, tutaj mocniej, tutaj trzeba coś wyważyć, dodać. No i oczywiście też wspomaganie, czyli odżywki, wszelkiego rodzaju dieta, to gdzieś chyba jednak jest troszeczkę tutaj plusów w tych nowych rocznikach. Nie, no, czas idzie do przodu, nie, oczywiście, no ja jestem... Żeby ich nie skreślać tak całkowicie. No ja się będę bił z młodymi, no bo już jakby... Więc naturalne starcie pokoleń. No, tak, naturalne starcie pokoleń i właśnie mam nadzieję być inspiracją
i nie zawieść tych wszystkich 40 plus, którzy na mnie liczą i liczą na to, że rewanż będzie zdecydowanie bardziej atrakcyjny dla mnie i dla tych wszystkich 40 plus latków niż pierwsza walka. To patrząc na podstawie tych treningów, przygotowań, jak daleko jest Pan od tej formy optymalnej na dziś, na dla swojego organizmu i kiedy Pan będzie już, powiedzmy, gotowy, kiedy Pan może wyjść do walki albo kiedy to ogłosi federacja i czy Pan będzie w tym terminie zbieżnym gotowy? No, będę w połowie ustawień tak, takich swoich, bo nie, już teraz jestem w stanie przy tym doświadczeniu życiowym, które mam, jestem w stanie to sobie zobrazować, więc do... W tym optymalnym terminie, kiedy przewidywana jest walka, a ogłosi to wkrótce federacja, to jestem w stanie wyjść na połowie właściwych ustawień. A potem czekają mnie dużo bardziej ambitne wyzwania, więc dlatego... Sportowe? Tak, sportowe też. Polityczne też, ale sportowe oczywiście, tak. Dużo bardziej. Ci zawodnicy, tych dwóch zawodników, którzy są przewidywani dalej, to jednak są o niebo wyżej umiejętnościami niż ten najbliższy, bądź ci dwaj najbliżsi, bo jest też taka ewentualność, że na najbliższej gali stoczę dwie walki. Jedną po drugiej, czy to turniej będzie? Jedną po drugiej. Jest taka ewentualność, ale pojawiła się taka możliwość, pojawiła się gdzieś w obiegu taka sytuacja, no ale to będzie zależało od federacji. A formuła MMA? Formuła MMA, tak. To ciekawe. I klatka rzymska. Ciekawie brzmi. 20 usłyszymy już tą zapowiedź prawdopodobnie pana terminu walk i gali, w której pan weźmie udział? Tak, z dużym prawdopodobieństwem 20 podczas konferencji tak to będzie ogłoszone. To zapytam w takim razie tak, jak się pan czuje, jeśli chodzi o zdrowie, jak wygląda sytuacja z tymi pana słynnymi bicepsami pozrywanymi, tudzież gdzieś tam jeszcze chyba z nogami coś było też do naprawy, jak wygląda zdrowotnie? No już bardzo dobrze, tak, to nawet każdemu, kto chciałby wyleczyć sobie taką chroniczną kontuzję, to oczywiście mówię to prześmiewczo, w cudzysłowie zalecam zerwanie bicepsa, bo ta lewa chodzi jak złoto. Po zerwaniu bicepsa w tej chwili, po tej operacji, przyszycia go, został wkręcony implant w kość, zostało to wszystko doszyte. No, tak moja lewa ręka nigdy tak dobrze nie pracowała. Natomiast ta prawa, gdzie nie było zerwania, tylko była artroskopia i były tylko szczątki, wyjmowane te kawałki, odpryski kości i chrząstek łokcia, chodzi trochę gorzej. Dlatego tak sobie nawet żartowaliśmy z chirurgiem z Rexportu, który mnie operował, że na dobrą sprawę to lepiej byłoby, jakby oba bicepsy zostały zerwane, ale już tak pół żartem, pół serio. No i ta prawa noga, czyli to więzadło w stawie skokowym już jest też, to naderwane więzadło jest zregenerowane i wszystko jest jak w najlepszym stanie. To Bogu dzięki, tutaj od strony zdrowotnej wszystko wiemy, teraz... Zapytam o główne sparingi. One już były, czy są w trakcie, czy dopiero czekają pana, powiedzmy tak, główna porcja sparingów, na podstawie której gdzieś będzie można określić tą gotowość startową? Tak, po konferencji już tak wejdziemy na ostro, a w tej chwili sparowałem jedynie z Robertem Maruszakiem. Robert Maruszak jest głównym prowadzącym, ale widziałem właśnie Michała Wlazło, który tutaj przykładał się bardzo mocno do stójki i też Marcin Wasilewski, zawodnik Gromdy między innymi. To jest tak, że wychodzi z tego fajna kompilacja doświadczeń, podpowiedzi i też ustawień, czy czasami jest tak, że jak jest za dużo trenerów, to jest problem, jak pan to ocenia? Nie, oni też stanowią pewien monolit, także to nie jest tak, że tutaj każdy sobie rzepkę skrobie. I mamy to usystematyzowane, co z kogo i faktycznie z każdego z nich, Robert jest taki uniwersalnym żołnierzem, w sensie ma świetną i stójkę i taki jest przekrojowy, jeśli chodzi o MMA. Marcin Wasilewski, zawodnik Gromdy, no przede wszystkim stójka. No i Michał Wlazło, K1, ale również Muay Thai, także no takie elementy. Nikt tu nikomu nie wchodzi, nie ma czegoś takiego, że ktoś tutaj wchodzi komuś w kompetencje, nie, no to bardzo dobrze się układa ta współpraca. Rano jest problem z przyjechaniem na trening czasami, czy raczej budzi się pan i mówi, kurde, trzeba jak najszybciej, śniadanie, dobra, nie ma tam, pal licho śniadanie, jadę.
Nie, nie, jak powiedziałem, ja wszystkie wyzwania w życiu traktuję bardzo poważnie, z całym zaangażowaniem do wszystkiego podchodzę, do każdego elementu mojego życia, a jestem też niesamowicie pamiętliwy i cierpliwy jak sęp, więc niewątpliwie bardzo mnie to, ta sytuacja, gdzie wyszedłem sporo z pozrywanymi bicepsami, gdzie naprawdę nie mogłem dać normalnej walki, pokazać swoich normalnych możliwości i zakresu tych możliwości, no niewątpliwie gdzieś tam godnościowo mocno we mnie siedzi i no będzie, zemsta będzie słodka. No. To rozumiem, że w dużej mierze możemy i z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że Arkadiusz Tańcula będzie tym samym rywalem, czy to będzie rewanż, czy na razie czekamy na ogłoszenie, bo może być jakieś zaskoczenie, tak jak pan powiedział, dwie walki, jedna po drugiej na przykład. Czekamy na ogłoszenie, bo też pojawiła się jeszcze taka opcja jeszcze uatrakcyjnienia tego zestawienia poprzez właśnie dwie walki. Co pana napędza? Sportowa złość za tamten pojedynek, niechęć do Arkadiusza Tańculi, czy chęć udowodnienia wszystkim, że, bo też gdzieś tam ludzie oceniali, tak, powiedzieli, że okej, macha facet charakter, ale umiejętności były słabe, tak, tak gdzieś padało to w przekazach, co panem powoduje, żeby tutaj pokazać się na kolejnym wydarzeniu i nie poddać się gdzieś, powiedzmy, zaniedbać czegokolwiek w przygotowaniach, żeby nie było pola do krytyki. No niczego na pewno nie zaniedbam w przygotowaniach, a podpisuję się pod wszystkimi trzema wymienionymi punktami na równi, które pan wymienił. Wszystko na równi mnie motywuje i właściwie pcha do tej morderczej pracy, którą teraz wykonuję. To sumując ten wątek, Jacek Murański z dzisiaj, a Jacek Murański z pojedynku z Arkadiuszem Tańculą, to dwaj różni faceci pod względem umiejętności? Nie, to nie, żebyśmy nie pogubili się, nie. Tam Jacek Murański wyszedł tylko pokazać charakter, tak, no bo ja dobrze wiedziałem, że idę na misję straceńczą, no z zerwanym bicepsem. No to nie wiem, czy nie jestem pierwszy, który wychodził i jeszcze ukryłem te kontuzje. Faktem jest, że podpisałem się tydzień przed walką z uwagi na kontuzję mojego syna i już wiedziałem, miałem świadomość kontuzji, ale zupełnie nie takich, jaka mnie spotkała, bo najgorszą było to zerwanie tego lewego bicepsa, więc co do umiejętności na pewno dużo teraz sobie odświeżam, dużo sobie przyswajam poprzez te treningi właśnie tutaj z wymienioną trójką, ze sztabem trenerskim, ale przede wszystkim zdrowie wróciło i przez to mogę chodzić na właściwych obrotach. To jest ten sam Jacek Murański, tylko bardziej teraz. No bo charakteru się nie zmieni, tak? Odporności na ciosów się nie zmieni. To ja tutaj jakby założyłem a priori, że jest tutaj, powiedzmy, temat nie do dyskusji, a tematem do dyskusji jest dla mnie forma sportowa, umiejętności i to, co pan przerobił w ostatnim czasie. No zdrowie się przekłada na to, że mogę przyswajać sobie teraz tą wiedzę trenerską. No przede wszystkim zdrowie. Jak jest zdrowie, to jest wszystko. Charakter był, jest. Odporność na ciosy, no z taką się urodziłem. Więc zdrowie i będzie bardzo dobrze. Zapytam o Mateusza. Mijacie się tutaj na treningu, obserwujecie swoje treningi czasami, czy raczej gdzieś jesteście sterylni, żeby już nie narzucać sobie jakiejkolwiek presji, czy ewentualnie nie mówić o tym, żeby nie zaburzać pracy też trenerów, bo zawsze dla Mateusza ojciec był tym głównym wyznacznikiem i czasami jeden jakiś przekaz rzucony mógłby gdzieś ewentualnie zaburzyć. Tak mi się wydaje czasami gdzieś w rozmowach, czy raczej po prostu omijacie się? Nie, no ja się nie wtrącam w przygotowania, ale mamy ten sam sztab trenerski, więc ja widzę, że Mateusz często podpatruje. Z tego, co słyszę, jest zadowolony. Nie trzeba go motywować? Jego nie, no nie, nie trzeba go motywować, ale tu każdy idzie z nas swoją drogą. To na podkręcenie zainteresowania wyświetleń. Sparowaliście razem? Nie. To inaczej. Jest możliwa walka Mateusz Murański kontra Jacek Murański na pełny gaz? Nie. Nie. Dlaczego? No nie jest możliwa taka walka, nie. No nie wszystko jest na sprzedaż, no. Nie. Nie mówię o sprzedaży, ale
myślę, że dla ciekawości kibiców. Ale ja jeszcze raz, ja nie jestem sportowcem. Ja, mnie do walki musi na, jakiś inny... A któraś z federacji wpada na pomysł. Nie, nie, mnie musi motywować. Dobra, na inaczej. Na... Bardziej sportowcem jest Mateusz niż ja. Dlatego na przykład bez żadnej złej krwi wyszedł do Don Casio, do walki bokserskiej. Ja nie jestem sportowcem. Mnie musi motywować szczera niechęć, a nawet jak w przypadku Arkadiusza Tańculi, umotywowana, udokumentowana nienawiść, bo wiem za co, wiem co zrobił, wiem za co, wiem dlaczego mam o nim taki, a nie inny pogląd na to, jaką jest osobą. Ale to taka walka nie, taka walka wewnątrzrodzinna nie wchodzi w grę. Nigdy pod żadnym? Nie, nigdy pod żadnym, nie, nigdy pod żadnym argumentem finansowym. Nie. Rozumiem, tak, dobrze, dopytałem. Usłyszeliście? Pamiętajcie, zapiszcie to. Kredą w kominie. Dobrze, panie Jacku, zapytam teraz o sprawy też ważne dla pana. Jest...